Witaj, drodzy panowie! Wyleczymy was dzięki śmiechu potędze! Oto doktorzy Humbal i Harbin Watersonowie! No już, ruszaj się! Hej, hej, mam twój nos! Znalazłeś go? Doktor mówi, że można by go przyszyć. Nie, ja tylko... Ten pasuje. Hej, hej, hej! Myślę, że moje sztuczki doskonale was rozerwą. Ubaw, że boki zrywać! Rety, czy w tej sali w ogóle ktoś oddycha? Czy tylko ta maszyna? No, jednak podnieśliśmy ich na duchu, nie? Gdzie to wetknąć? Chyba to tam! Gdzie? Szybko, daj jakąś serwetkę! Jej! Nie mogę! Ja też! Czekaj! Dokąd znowu? Z powrotem do pana Smola. Co? Nie! Gdyby rady były rodzajem ubowia, to jedno skarpety i sandały. To znaczy, że są beznadziejne. Nie chodzi o same rady. Chodzi o to, żeby ukryć przed nim skutki jego rad. Nie zamierzam być tym, który zniszczy jego pozytywne nastawienie. Nie, wszystko jedno. Za żadne skarby tam nie wejdę. Za późno, jesteśmy na miejscu. Powiedziałem, że tam nie wejdę. O, dzieciaczki, mówcie, jak wam minął dzień, inspirowany moimi radami? Strasznie. A więc może powinienem wrócić do nauczania. Nie tak strasznie, tylko trochę strasznie. Tak jak strasznie śmieszna sztuczka, lub strasznie ostre chili, lub straszny... Test? To by było po prostu straszne. Czyli jednak moje rady były dobre, tak? Tak. Wiedziałem! Się dobrze nie skończy. Nauczać obowiązkiem mym, wypełniam go od wielu lat, więc walcie do mnie tak jak w dym, otwórzcie oczy wam na ten świat. On nie może zobaczyć, co spowodowały jego rady. Najdłuższą podróż musi zacząć prosty krok. Energię zbierzcie w sobie potem, w cel wbijcie wzrok. Radę dla tych mam, co szczęście chcą mieć. Wasz umysł jak spod ochron jest, więc musi to być otwarty na słów znaczenie tych, bo to wcale nie żarty. Radę dla tych mam, co szczęście chcą mieć. Nim kogoś osądzisz, buty jego się wbij, najpierw musisz próbować według takich raczy. Terry, jestem pielęgniarką, nie malarką. Wszyscy jedziecie do szpitala, dzwonię po karetkę. Więc zbliżcie się tu, wytężcie wzrok oraz słuch, bo bardzo dobrą radę mam dla was dwóch. Wy musicie zmienić ten świat. Radę dla tych mam, co szczęście chcą mieć. Trzeba wierzyć, że was wzmocni wszystko to, co nie zabije. Gdy się coś nie uda, jakoś to się przeżyje.